Witam Was, moje kochane szóstki, w Waszym horoskopie na nowy rok numerologiczny. Piątka, która będzie Wam towarzyszyła, jest wibracją intensywną, acz dosyć nerwową. Trzeba pamiętać, że bardzo dużo może być impulsowania, dziać się rzeczy, przypływać do Was informacji. No i grunt to jest zachować swego rodzaju spokój i dobrze powybierać z płynących możliwości, bo te możliwości faktycznie one będą w dużej mierze, no trochę tak od sasa do lasa, że można będzie zyskać coś w prawo, zyskać w lewo, zyskać daleko, zyskać blisko. Ciągle tam coś się zadziewa takiego w zmianach, ale właśnie ta sztuka wyboru to przede wszystkim będzie wprowadzała Wam harmonię i to będzie takie dobre i pozytywne. Tak patrzę na Wasze karty ogólnie i muszę powiedzieć, że w każdym zasadzie aspekcie będzie to w miarę dobry rok. Zobaczymy, jak jeszcze wyjdzie energetyka, bo tu jeszcze dostawię kart, bo piątka często determinuje takie zdrowotne rzeczy, niezbyt korzystne, więc na to trzeba zwrócić uwagę. No i generalnie jako taka wibracja stabilna, bym powiedziała, którą jesteście, to przy tej nerwowej piątce to troszkę można rączki i nóżki pogubić, więc takie tendencje do roztrzepowatości to u Was będą, więc przede wszystkim zadanie usiąść, 10 wdechów i dopiero decydować i wtedy faktycznie będzie można bardzo, bardzo dobrze na tym wyjść. Rzeczy, które będą do Was docierały w sensie informacji, trzy wielkie arkana i w zasadzie bardzo dobre. Cesarzowa, no to jest możliwość polepszenia wszelkiego rodzaju pozycji życiowej. To są właśnie te plony, które się zbiera, mimo że tam piątka, to jeszcze może nie plony, tylko przełomy właśnie często. Ale tutaj, no to jest dobra Wasza pozycja taka, no ugruntowana, więc super, można to naprawdę wykorzystać. Mamy tutaj kartę siły, więc tak naprawdę wrogie sytuacje czy złe sytuacje, one będą unicestwiane i przez Was, i przez los. Jest też bardzo duża ochrona pokazana i z tej ochrony można naprawdę będzie w ładny sposób korzystać. Jak już nie będziecie wiedzieli, co robić, to niech góra odpowie. Coś na zasadzie czytaj znaki. Bardzo silna, mocna energia. Ja myślę, że generalnie nie będzie to zły rok, nawet ze względu na te trzy mocne, stabilizujące tą nerwową piątkę karty. Rzeczy, które przyjdą Wam łatwiej. No właśnie, wchodzenie w równowagę. Trzeba będzie o tym pamiętać. Przy tych praca jedna bądź praca druga, mężczyzna jeden bądź mężczyzna drugi. Może w prawo, może w lewo, może daleko, może blisko. Trzeba będzie pamiętać, żeby właśnie zasiąść i policzyć do 10, ale jak będziecie tylko pamiętać o tym, to już reszta przyjdzie Wam łatwo. Ten wybór, kompromis pomiędzy jednym a drugim będzie zupełnie dobrze przez Was osiągnięty. Mogą poprawić się sprawy emocjonalne, ludzie mogą być życzliwsi. Wy będziecie jacyś lżejsi w kontaktach i to ludzie wtedy też są życzliwsi, bo nie muszą się jakoś skupiać na tym, co boli, rozkminiać czegoś, rozdrapywać z trupów. Wtedy to jest takie wszystko łagodniejsze, więc ta łagodność jest widoczna. No i wyjazdy, no piątka jest ruchliwa. Więc nawet jeżeli nie będą to wyjazdy dalekie, to będzie ich dużo. Po prostu rydwan sprzyja poruszaniu się wszelkiego rodzaju, ale to też właśnie wejście na właściwe tory. Po tej czwórce, która mogła być dla Was dobra, ale taka trochę toporna, taka no przyciężka, to piątka właśnie ten rozruch stanowczo daje. Rzeczy, które przyjdą trochę trudniej. Osiąganie celu. Czego może zabraknąć? Przy tej nerwowości może zabraknąć determinacji, bo słuchajcie, no w momencie, kiedy generuje się straty w jakichś swoich założeniach, no to jak się drugi raz podejdzie, to już jest bardziej mistrzem i wtedy naprawdę można osiągnąć cel. Więc musicie pamiętać o tym, że jak nie wyjdzie drzwiami, to wyjdzie oknem i jak nie za pierwszym razem, to za drugim. No po prostu taka nauka cierpliwości przy tych nerwowych aspektach. Więc osiąganie celu tak, ale poprzez, nie wiem, dwukrotność, poprzez z innej strony, trochę na tej zasadzie.
Jeżeli chodzi o sprawy rodzinne, nowe aspekty, nowe dzieciaki, tu się bardziej rodzą niż umierają, dobre wiadomości, wyczekanie pewnych rzeczy właśnie, więc te rodzinne rzeczy i sprawy układają się w porządku. Nawet jeżeli postępowanie jest szybkie, intensywne, wy będziecie wiedzieli, gdzie się zatrzymać. Także tutaj, ja tu nawet lubię kartę głupca przy rodzinie, zawsze przy niej mówię, więcej ludzi się rodzi niż umiera. To już jest dobra statystyka, jeżeli chodzi o rodzinne sprawy. A to też taka świeżość, lekkość, myślenie, trochę cięty język przy asie mieczy. Ale kto w rodzinie, no właśnie, ciętego języka nie używa. Także dobrze, nic się tam złego nie dzieje. W sprawach emocjonalnych, stricte miłosnych, no to będziecie świecić i błyszczeć. Osoby samotne wejść w relacje i związki mogą. W istniejących związkach świeżość, nowość, zwycięstwo, dokonanie wyborów, które będą na dłużej, będą pozytywne. Zawarcie ślubów albo plany przynajmniej, bo na przykład najlepiej zawierać związki w szóstce, w piątce można planować, to szybko wyjdzie. Świecenie, błyszczenie, zdobywanie, interakcje międzyludzkie, miłości, miłostki, romanse, ale wszystko też w takich dobrych aspektach. Sprawy zawodowe. Bardzo twórczo i to tak bym powiedziała w kolejności, w jakiej powinno być. Najpierw wymyśleć, włożyć energię i zadziałać. Czyli wszelkie wasze działania zawodowo-bytowe, byleby tylko nie usiąść i nie zostać w tym księżycu, ale piątka do tego nie determinuje. Piątka pcha do przodu, jak nie sprawa, to z lewa. No to po prostu zostaną zrealizowane. Bardzo dobry czas na zakładanie firm, bardzo dobry czas na spotkania, integracje, jeżeli chodzi o grunt zawodowy, więc na to można postawić, bo nigdy nie wiadomo, jakie znajomości i kiedy mogą nam się przydać. Same sprawy finansowe, one są w równowadze. Jak pójdzie, to przyjdzie, jak wydatek, to przypływ. A dwie karty stabilizujące bez jakichś wybitnych górków albo dołków. Górek albo dołek. Górek albo dołków. To mówią o tym, że raczej jest brak zmian stricte zarobkowania, ale z kolei są dobrze wykorzystane finanse, które są, więc to też poprawia jakość życia, daje więcej zadowolenia i radostki z tego, co można osiągać. Sprawy międzyludzkie, nawet jeżeli będą upierdliwe, to od upierdliwych ludzi pięknie będziecie potrafili się odsunąć i w genialny sposób zdobędziecie mimo tej całej nerwowości, a właśnie ta równowaga jest u was takim plusem, jednak mimo tej piątki nerwowej, zdobędziecie genialną umiejętność zdobycia równowagi w dawaniu i braniu. Nie pozostanie w towarzystwie nic i nikt, kto jest ssaczem i wykorzystywaczem, dlatego że genialnie będziecie wyczuwać osoby, które chcą was omotać, uzależnić, jakkolwiek źle na was wpłynąć. Będziecie potrafili spojrzeć i powiedzieć, to ja idę w drugą stronę właściwie, tak? A bardzo fajna wymiana i życzliwość będzie z osobami, które wzajemnie z wymianą i życzliwością do was podejdą. Jeżeli chodzi o sprawy wyjazdowe, to już ten rydwan pokazuje, że te wyjazdy są bardzo dobre. One mogą być bardzo często w załatwianiu jakichś rzeczy, które trzeba zakończyć, podsumować, postawić jakiś kamień milowy, czy energetycznie, czy emocjonalnie, wyłuszczyć na jaw jakąś prawdę. Są bezpieczne, ale mogą być nawet nie tyle, że trudne, tylko właśnie takie zmusem zrobienia czegoś. Czasem trzeba rozdrapać strupa, żeby się rana szybciej zagoiła. O, trochę na tej zasadzie. No oprócz tego bezpiecznie, fajnie, jeżeli niedalekie, to właśnie przy załatwianiu takie krótkoterminowe. No i zobaczymy tą energetykę, o której mówiłam, w sensie zdrowotnym. Tu akurat nic takiego nie wychodzi, ale ja bym powiedziała, torbiele, polipy, hormony, zwrócić na to uwagę, bo piątka generalnie determinuje do tego, że zęby, hormony, coś co, zrobię to jutro, właśnie zaniedbania, o może tak, wyłażą i dają tak w kość, że i tak trzeba coś z tym zrobić. Tak
Królowa Pucharów jest lekko hormonalna, bym powiedziała. Polipy, tego typu rzeczy, czasem się hormonalne włókniaki robią, jakieś takie z takich rzeczy. Także bardziej tak. No to co? Myślę, że dobry rok, jak na wibracje szóstki w piątym roku osobistym, gdzie czasem można dostać naprawdę szału, to myślę, że bardzo dobre karty dla Was wyskoczyły. Także tak. Jak już obejrzeliście ten horoskop, to zostawcie jakiś znak po sobie pod filmem. To zawsze daje plus 10 do algorytmów YouTube'a. No i co? Do zobaczenia w normalnych filmach. Pa, pa, pam.